wyciągają pomocną dłoń do potrzebujących i apelują o niemarnowanie żywności. Dzisiaj Światowy Dzień Walki z Głodem. Michał Adamski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Jak jest miesiąc, kiedy muszę wykupić wszystkie lekarstwa, no to wtedy jest tragedia. Bo wtedy nie wystarcza na nic. Żurek, chlebek, bułeczki, bigos jest, kiełbaska, parówki. Czasem jest to ich jedyny posiłek w ciągu dnia. Taki ciepły i no, przychodzi bardzo dużo osób. Więcej na ten temat za kilka minut. A co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie? Największa inwestycja Ministerstwa Sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości bez infrastruktury no jest takim ułomnym trochę wymiarem sprawiedliwości. W Toruniu powstanie nowy gmach sądu. Toruniowi taki obiekt naprawdę się należy. Coraz bliżej do wyborów samorządowych. Głosowania odbywają się w Bydgoszczy w 205 komisjach obwodowych. Jeszcze dzisiaj można dopisać się do spisu wyborców. Wyborca głosuje, stawiając znak X na karcie do głosowania obok jednego nazwiska. UTP będzie miało nowe laboratorium. Urządzenia, na których będziemy pracować, kosztują miliony. W Toruniu rozpoczyna się budowa nowej siedziby sądu rejonowego. To największa inwestycja w wymiarze sprawiedliwości w Polsce, powiedział wiceminister sprawiedliwości. Michał Wójcik wziął udział w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wkopania kamienia węgielnego pod budowę. Koszt tej inwestycji to ponad 150 milionów złotych. Gratulacje i blask fleszy. Akt erekcyjny pod budowę nowej siedziby sądu rejonowego został oficjalnie podpisany, a następnie wmurowany. Ku chwale Torunia i sądownictwa polskiego. Cieszę się, że reprezentuję rząd, który dał te pieniądze, znalazł te pieniądze i buduje. No bo wymiar sprawiedliwości bez infrastruktury no jest takim ułomnym trochę wymiarem sprawiedliwości. To nie tylko ludzie, ale także infrastruktura, budynki, miejsce, gdzie przychodzi się szukać sprawiedliwość. My dajemy pieniądze na to, żeby w różnych częściach Polski takie budynki powstawały. Cieszę się, że dziś mogę otworzyć w Toruniu. Nowy gmach stanie na Placu Zwycięstwa. Jego budowa potrwa 36 miesięcy. Swoją siedzibę znajdzie w nim 12 wydziałów, m.in. 3 karne, 3 cywilne oraz Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jest to największy projekt inwestycyjny w sądownictwie w Polsce. Tutaj my, interesanci, będziemy mieli godne warunki do tego, aby spotkać się z sędziami, aby sędziowie osądzali nasze sprawy. Tutaj także oczywiście praca dla pań i panów sędziów będzie odbywała się w znakomitych warunkach. Ministerstwo Sprawiedliwości, kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości doprowadziło do tej inwestycji. To największa inwestycja państwowa w ostatnich dziesiątkach lat w naszym mieście. Do tej pory sąd rejonowy w Toruniu rozproszony był w kilku miejscach. Nowa siedziba ma wpłynąć na poprawę warunków pracy wymiaru sprawiedliwości, a także być wielkim udogodnieniem dla mieszkańców. Zebranie wszystkich wydziałów w jednym miejscu niewątpliwie usprawni pracę wymiaru sprawiedliwości, bo usprawnia zarówno proces zarządzania sądem jako całością, jak i ułatwia życie interesantom. Toruniowi taki obiekt naprawdę się należy. Stąd jeszcze raz bardzo serdeczne podziękowania za zrozumienie i za to, że ten obiekt nareszcie mógł otrzymać dotację rządową, bo my dotrzymujemy słowa. Podczas pobytu w Toruniu wiceminister sprawiedliwości poparł też kandydatów Zjednoczonej Prawicy w wyborach samorządowych, startującego do Sejmiku Województwa Przemysłowa Przybylskiego oraz kandydatkę do Rady Powiatu Świeckiego Katarzynę Kaczmarek-Sławińską. Toruń, Michał Górski. PKN Orlen nie zamierza sprzedawać udziałów we włocławskim Anwilu. Poinformował o tym dzisiaj prezes koncernu Daniel Obajtek. Zapowiedział również inwestycje w zakładzie, który jest jednym z największych pracodawców w mieście. Rozbudowa przemysłu petrochemicznego również jest planowana tu właśnie we Włocławku. Część tej dużego planu inwestycyjnego na ponad 8,3 miliarda będzie lokalizowane w głównej większości, ponieważ będzie lokalizowane w Płocku, ale i również część będzie lokalizowana we Włocławku. Jeżeli mówimy o tych wszystkich inwestycjach,
to oczywiście zwiększy się zatrudnienie przez ten czas. Na dzień dzisiejszy zatrudnia Wocławek około, Anwil Wocławek około 1300 pracowników. Sądzimy, że zatrudnienie zwiększy się około 200 osób, jeżeli chodzi o podatki, które odprowadzamy do budżetu miasta. To jest około 35 milionów złotych. Planujemy zwiększenie po zrealizowaniu tych inwestycji do kwoty 50 milionów złotych. W związku z tym ten region również z tego korzysta. To jest rozwój, to jest stabilizacja dla nas, patrząc na mapę polskiego sektora chemii, bardzo ważne, ponieważ to nam daje silną pozycję i możliwość dalszego rozwoju nie tylko w Polsce, ale również na mapie Europy. Będziemy się modernizować, będziemy się rozwijać. Te wpływy zostaną zwiększone do 50 milionów złotych, a więc jest to poważny, myślę, zastrzyk dla lokalnej społeczności, dla budżetu miasta Włocławek. Ale Anwil to nie tylko produkcja, ale również właśnie działalność społeczna, działalność, którą tutaj właśnie wspieramy między innymi poprzez Fundację Anwil. I kolejne informacje. W najbliższą niedzielę wybory samorządowe. Mieszkańcy regionu i całego kraju wybiorą swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatów, sejmików województwa, a także prezydentów, wójtów i burmistrzów. Lokalne komisje wyborcze pracują nad tym, by głosować mógł każdy, także osoby niepełnosprawne i starsze. Ci, którzy w ostatnim czasie zmieniali swoje miejsce zamieszkania, do północy za pośrednictwem strony internetowej mogą się dopisać do spisu wyborców w wybranym przez siebie okręgu. Wybory samorządowe coraz bliżej. Trwa kampania wyborcza, a politycy deklarują, że o głosy będą walczyć do ostatniej chwili. 21 października w całej Polsce wyborcy oddadzą głosy na wybranych przez siebie kandydatów. Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Jeżeli twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Do 16 października osoby zdecydowane do wzięcia udziału w głosowaniu mogły dopisać się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie. Wnioski można było składać w urzędach gminy lub za pomocą strony internetowej. Zgodnie z rozporządzeniem premiera, pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października, zaś druga 4 listopada. Głosowania odbywają się w Bydgoszczy w 205 komisjach obwodowych, w tym 189 mamy obwodów stałych i 16 utworzonych w obwodach odrębnych. Przy czym zaznaczam, że są zmiany w siedzibach komisji. Proszę zwrócić uwagę na obwieszczenie prezydenta miasta. Głosowanie odbywa się od godziny 7 do 21. Na odpowiednie ułatwienia i pomoc w głosowaniu mogą liczyć osoby niepełnosprawne i powyżej 75 roku życia. Do lokalu wyborczego mogą udać się z pomocnikiem lub głosować korespondencyjnie, a także poprzez pośrednika. Lista lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej lub w obwieszczeniach włodarzy gmin, powiatów i miast. Jeśli nie złożysz wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, to będziesz mógł go złożyć między 22 a 26 października, o ile w twojej gminie będzie druga tura wyborów. Mieszkańcy miast na prawach powiatu po przybyciu do lokali wyborczych otrzymają trzy karty do głosowania. Odpowiednie arkusze będą zawierały nazwiska kandydatów na urząd prezydenta, a także do Rady Miasta i Sejmiku Województwa. Wyborcy zamieszkujący pozostałe gminy swoje głosy oddadzą na czterech kartach. W wyborach do Rady Gminy, Powiatu, Sejmiku Województwa i na urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku wyborów do Rady Gminy czy Miejskiej w gminie liczącej do 20 tysięcy mieszkańców wyborca głosuje, stawiając znak X na karcie do głosowania obok jednego nazwiska wybranego przez siebie kandydata. W przypadku wyborów do rad gmin miejskich w gminach liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, a także w wyborach do rad powiatów i sejmików województw, wyborca na karcie do głosowania znajdzie listy kandydatów na radnych. Musi spośród tych list wybrać jedną listę kandydatów, a na tej liście jednego kandydata na radnego. Za znak X przyjmuje się co najmniej dwie linie przecinające się, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki. Uprawnionymi do głosowania są zaś osoby, które najpóźniej w dniu wyborów osiągnęły pełnoletność, nie są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych czy wyborczych. Do lokalu wyborczego należy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość, inaczej komisja nie wyda kart do głosowania. Bydgoszcz, Jagoda Rogatty.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy zacieśnia współpracę z bydgoską PESO. Na terenie uczelni powstanie nowe laboratorium badawcze, gdzie mają być opracowywane rozwiązania zapewniające większą niezawodność pojazdów szynowych produkowanych w zakładzie. Dzisiaj wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję. Pieniądze w ramach kontraktu terytorialnego przekazał samorząd województwa. Naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy opracowali narzędzia, które pozwalają określić właściwości nowych, pojawiających się na świecie materiałów polimerowych. Za pomocą takich modułów określa się ich wytrzymałość, odporność na temperaturę czy palność. Przedsiębiorcy, chcąc wprowadzać te materiały do użytku na swoje elementy, a jak wiemy, Bydgoszcz jest takim zagłębiem narzędziowym, wręcz doliną narzędziową na mapie Polski, to my pozwalamy im te materiały u nas weryfikować. To jeden z najbardziej rozchwytywanych zespołów naukowych na uczelni. Do Wydziału Inżynierii Mechanicznej zgłaszają się przedsiębiorcy z całego kraju. Uniwersytet jest otwarty na współpracę z biznesem i swoje kontakty w tym kierunku wciąż chce poszerzać. Dlatego na terenie uczelni powstaje nowe laboratorium badawcze. Będzie ściśle związane z bydgoską PESO. Ma służyć poprawie niezawodności pojazdów szynowych. Będziemy mogli wykonać cały komplet badań w tym obszarze w Bydgoszczy. Nie będziemy musieli wyjeżdżać z tymi badaniami do Monachium, Wiednia czy Włoch. Prace budowlane już się rozpoczęły. Podpisano też akt erekcyjny pod inwestycje i wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu badawczego. Pieniądze przekazał w ramach kontraktu terytorialnego samorząd województwa. To około 40 milionów złotych. Tak chcemy te pieniądze wydawać, bo no, tu się staje w końcu to, o czym tak długo mówiliśmy, że trzeba ruszyć innowacje. To dla uczelni rozwój prac badawczych, ale też szansa na biznes. My również musimy zarobić, ponieważ urządzenia, na których będziemy pracować, kosztują miliony. One niestety nie są wieczne, one muszą być odnawiane. One muszą być poszerzane w zakresie swojego asortymentu. Laboratorium będzie miało ścisły związek z PESO, ale także będzie mogło świadczyć usługi dla innych przedsiębiorców. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy jeszcze przed nami? Wypadek samochodu przewożącego więźniów. Jubileusz bydgoskich Amazonek. Aż 10 osób zostało rannych w wyniku zderzenia samochodu osobowego z nieoznakowanym wozem policyjnym. Do tego zdarzenia doszło około godziny 13 na skrzyżowaniu ulic Ereja i Broniewskiego w Toruniu. Dzisiaj około godziny 13.30 na skrzyżowaniu ulicy Reja i Broniewskiego w Toruniu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Jednym z tych pojazdów był Renault Trafic. To był nieoznakowany radiowóz przewożący osoby zatrzymane. Drugim pojazdem był osobowy Hyundai. Po zderzeniu tych aut do szpitala trafiło czterech policjantów podróżujących tym radiowozem oraz cztery osoby konwojowane, a także dwie osoby, które podróżowały tym osobowym Hyundaiem. Tam na miejscu pracują teraz policjanci. My ustalamy wszystkie przyczyny, okoliczności tego zdarzenia. Będziemy również ustalali, jakie obrażenia odniosły te osoby. I zmieniamy temat. Z jednej strony żywność, która trafia do kosza, z drugiej strony ludzie, którym brakuje nawet chleba. W Światowym Dniu Walki z Głodem Polski Czerwony Krzyż zaprosił potrzebujących do stołu. To okazja, by nakarmić biednych i bezdomnych, ale też by edukować. Sklepowe półki uginają się od produktów spożywczych. W koszyku lądują wędliny, sery, pieczywo, coś słodkiego. Można wybrać, na co tylko ma się ochotę, pod warunkiem, że ma się za jedzenie czym zapłacić. Jaki jest miesiąc, kiedy muszę wykupić wszystkie lekarstwa, no to wtedy jest tragedia. Bo wtedy nie wystarcza na nic. Niektórzy ludzie są tacy, co nie mają nic, nawet chleba. To nie są tylko problemy krajów trzeciego świata. Głodu doświadczają ludzie, którzy są tuż obok. W centrum Bydgoszczy mogli się najeść do syta. Dla wielu ciepła zupa, mięso, drożdżówka to luksus, na który ich samych nie stać. Czasem jest to ich jedyny posiłek w ciągu dnia. Taki ciepły i no, przychodzi bardzo dużo osób do stołówki. Ci, którzy mają kartki, bez kartek, bezdomni, ubodzy. Także no, masa osób w ciągu dnia się przewija i bardzo dużo osób jest potrzebujących. W
codziennym biegu niewielu ich dostrzega. Praca w takim miejscu jak Polski Czerwony Krzyż pozwala zrozumieć skalę problemu i skłania do refleksji. Ja staram się w ogóle żywności nie marnować, ponieważ obracam się w takim środowisku, jakim obracam. Pracuję też w takim środowisku, w jakim pracuję, gdzie po prostu aż żal marnować tą żywność, czy wywalić ją do śmietnika, jeżeli wiem, że na przykład ta druga osoba tej żywności nie ma i tak naprawdę bym mógł połowę zjeść, a połowę się podzielić. W kraju marnuje się 9 milionów ton żywności rocznie. Średnio Polak wyrzuca więc około 52 kg jedzenia, przypomina w Światowym Dniu Walki z Głodem PCK. Chcielibyśmy w ten sposób uwrażliwić każdego, nie tylko na to, że należy pomóc drugiemu człowiekowi, ale należy rozsądnie i racjonalnie kupować i gromadzić swoje zapasy w domu i dzielić się ich nadmiarem. Można to zrobić na przykład w jadłodzielni, zanieść jedzenie do PCK czy do Caritasu, a czasami wystarczy zanieść posiłek do sąsiada. Dookoła jest wielu potrzebujących. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. Walczyły o życie i wygrały. Teraz same pomagają innym kobietom, które zmagają się z rakiem piersi. Bydgoskie Stowarzyszenie Amazonek Łuczniczka obchodzi swoje 25-lecie. Panie tworzą kluby w całym regionie. Odwiedzają szpitale, dodają otuchy, podpowiadają co robić. Są także wsparciem psychicznym. Bydgoski oddział Amazonek liczy około 70 pań. Przybywa kobiet, które walczą z chorobą, ale Amazonek na pewno przybywa. Nie jest to już teraz taka choroba, jak była kilka czy kilkanaście lat temu, że od razu były takie restrykcyjne operacje. Teraz są najczęściej już takie tylko częściowe operacje. No i bardzo często robi się rekonstrukcje. Ja również czuję się wsparta, że tak powiem, ze strony właśnie tych osób chorych, bo widzę ich radość, że my przyszłyśmy na oddział, że my pomagamy im, czy nawet po prostu zwyczajnie w klubie. Kiedy przychodzą z oddziału jeszcze świeżo po operacji, zapłakane, zmęczone tą swoją chorobą, no to wówczas właśnie my zaraz je ogarniamy swoją jak gdyby opieką i robimy im kawę, rozmawiamy, mówimy jak to z nami było. Wszystko mi dał. Jestem tak szczęśliwa, że jestem w Amazonkach i nigdy ich nie opuszczę. A to wsparcie na czym polegało? Wsparcie polega na tym, że my na spotkaniach naszych nie rozmawiamy o chorobie. My rozmawiamy o wszystkim innym, tylko nie o chorobie. I dlatego to jest to wielkie wsparcie w naszych Amazonkach. Mijają 34 lata od tragicznej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj w Górsku, niedaleko Torunia, zorganizowano uroczystości upamiętniające kapelana Solidarności. Obchody były połączone z 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża. Dzisiaj też w domu jubileuszowym Jana Pawła II w Bydgoszczy o godzinie 20.00 odbędzie się premiera spektaklu autorstwa Karola Wojtyły przed sklepem jubilera. To część obchodów Dnia Papieskiego organizowanych przez Kurię Diecezjalną, Fundację Wiatrak i Impresaryjny Teatr Muzyczny. Spektakl będzie też można zobaczyć w kolejnych dniach. Przede wszystkim zadałem sobie pytanie, jak dzisiaj wydobyć to, co jest esencją tekstu przed sklepem jubilera, jak to przełożyć na język współczesny, który może dotrzeć skutecznie przede wszystkim do młodego widza. I cały czas próbujemy i do premiery będziemy szukać tej odpowiedniej poetyki. W tym roku przeżywamy takie potrójne uroczystości. 34. rocznica uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki. Dalej 40. rocznica akurat dzisiaj wybrania Jana Pawła II na papieża. I trzecie to 100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tym przez 3 dni są różne okoliczne koncerty. Dzisiaj akurat o godzinie 16 występuje Orkiestra Wojska Polskiego, która będzie śpiewała pieśni patriotyczne. O godzinie 17 przejdziemy w uroczystej procesji spod krzyża, gdzie był porwany ksiądz Jerzy Popiełuszko, do świątyni. A w świątyni ksiądz biskup, nasz biskup ordynariusz Wiesław, odprawi mszę świętą o kanonizację błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W zbliżeniach teraz zmieniamy temat. Informacje sportowe przedstawi Państwu Artur Onacki. Dzień dobry.
Dzień dobry. 1558 średnio tylu kibiców dopingowało hokeistów toruńskiej Energii podczas dotychczasowych meczów w Tortorze. Co ważne, to najlepszy wynik w polskiej hokejlice. Już po wejściu do Ekstraklasy na tych meczach finałowych było widać, że bardzo dużo ludzi przychodzi na hokej, że bardzo im się to podoba. Teraz nas nie opuszczają, lepiej się wtedy gra i miejmy nadzieję, że będą chodzić do końca sezonu. Frekwencją na trybunach torunianie wyprzedzają w ten sposób inne polskie kluby. W Gdańsku przychodzi średnio 1400 widzów, a w Opolu tylko nieco ponad 200. Hokeiści Energii odpłacają się dobrą grą. Po 11 kolejkach torunianie są szóstym zespołem ligowym z dorobkiem 18 punktów, a kolejny mecz zagrają już jutro. I więcej na ten temat w sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Teraz czas na informacje o pogodzie. Alicja Kwaśniewska chce chyba nieco zmącić Państwa spokój. Witam serdecznie. Po wielu dniach pięknej, słonecznej aury przyzwyczailiśmy się do takich prognoz. I pewnie życzylibyśmy sobie, aby ta słoneczna passa potrwała przynajmniej do końca roku. Ale niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Na słoneczny, piękny dzień możemy liczyć jeszcze jutro. Natomiast w czwartek pojawi się więcej chmur i opady deszczu. A temperatura systematycznie będzie spadać. Aż trudno uwierzyć, że w sobotę z trudem osiągnie 12 stopni. Do tej pory nawet nie było mowy o jesiennej depresji. Słońce dawało nam niezły zastrzyk energii. Ale co zrobić, kiedy niebo szczelnie przykryją chmury? Otóż rozglądajmy się wokół, bo właśnie teraz mnóstwo roślin przebarwia się na energetyczny kolor czerwony i żółty. Zamiast patrzeć na szary kolor, dostrzegajmy więcej kolorów. Więcej kolorów i więcej szczegółów już za chwilę w prognozie pogody. Zapraszam. To była Alicja Kwaśniewska. Ja przypomnę Państwu teraz nasze tematy dnia. Największa inwestycja Ministerstwa Sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości bez infrastruktury jest takim ułomnym trochę wymiarem sprawiedliwości. W Toruniu powstanie nowy gmach sądu. Toruniowi taki obiekt naprawdę się należy. Coraz bliżej do wyborów samorządowych. Głosowania odbywają się w Bydgoszczy w 205 komisjach obwodowych. Jeszcze dzisiaj można dopisać się do spisu wyborców. Wyborca głosuje, stawiając znak X na karcie do głosowania obok jednego nazwiska. UTP będzie miało nowe laboratorium. Urządzenia, na których będziemy pracować, kosztują miliony. Teraz to już wszystkie informacje, za chwilę szczegóły prognozy pogody. O godzinie 19.35 program Zwrotnik Raka, a wieczorne wydanie zbliżeń o 21.00. Zapraszam Państwa i dziękuję. Do zobaczenia.